Rozery dr Irena Ellis to produkty pozwalające nam na też szeroki zakres zastosowania. Możemy je aplikować klasycznie na przypudrowaną skórę, ale też na świeżo nałożony podkład, bazę lub po prostu pielęgnację. I możemy wykonać makijaż twarzy oraz oka. Również jeśli na powiece nic wcześniej nie było nałożone i wtedy możemy użyć każdego z tych elementów osobno lub połączyć je ze sobą i stworzyć taką chmurę brązu, takie dzienne smoki na powiece. Są to produkty, które mamy w dwóch wariantach. Ja wybrałam dla Ani wariant chłodny. I te wtopienie zawdzięczamy wysokiemu stopniu pielęgnacji, które zawierają w sobie. Jest tutaj na przykład wyciąg z magnolii, olej akai i to nam właśnie daje te wtopienie i wyjątkową naturalność, ale też trwałość produktu na skórze, która scala się dosłownie z naszym makijażem. Na koniec chciałabym powiedzieć jeszcze o tym, że warto próbować aplikować nie tylko pędzelkami, gąbeczkami, ale również bezpośrednio paluszkiem na okolice oka albo właśnie po to, żeby powiększyć sobie usta. Więc taki produkt, który zachęca nas do szerokiego, plastycznego zastosowania. Jest to bronzer, który nie jest do końca matowy, powiedzmy, że jest delikatnie satynowy i gdzieniegdzie przebrzmiewa taka malutka złota drobinka, która jest zawarta tylko w jednym z elementów. Naturalność, którą dzięki temu melanżowi kolorystycznemu i różnemu zastosowaniu też wykończeń, to jest jeden tylko z elementów naturalności tego produktu. Drugą kwestią jest skład. Ponad 99% tego produktu to składniki pochodzenia naturalnego.